Na miejsca, światła, kamera, 3, 2, 1, akcja. Hej wszystkim, z tej strony Poziomka, a oto nasze kolejne świąteczne Q&A. Dobra, pierwszy stres już za mną, dawno nie było mnie w ogóle przed kamerą, dawno mnie nie widzieliście i generalnie przed mikrofonem też dawno nie stałam, jeżeli chodzi o nagrywanie na kanał, także... Czuję się taka skrępowana, nie? Liczę, że to w ogóle zmontuję na święta, ale musi być. Jak ja coś obiecam, no to wiecie, no to zmontuję, nie ma problemu. I myślę, że nie będę aż tak przedłużała, jak ja to lubię. Zawsze na początku mówić jakieś super historie i w ogóle nie. Lecimy z pytaniami i myślę, że i tak dużo opowiem podczas odpowiadania. Kuba. Jak wiadomo, od zawsze chciałaś pracować w dubbingu i nawet teraz studiujesz w tym kierunku, więc wolałabyś dubbingować filmy animowane czy filmy z aktorami? Chciałabym tutaj sprostować, no bo nie wiem, co miałeś na myśli, Kuba, mówiąc, że studiuję w kierunku dubbingu, w sensie ja studiuję organizację produkcji telewizyjnej i filmowej. Z dubbingiem to się ma nijak, poza kontaktami, które mi umożliwia ta uczelnia i wiele ludzi, z którymi rozmawiałam na temat tej uczelni, w sumie robią teraz w dubbingu dzięki kontaktom, więc pomiędzy tymi słowami jest jakieś ziarenko prawdy, ale nie chcę tutaj, żeby ktoś myślał, że ja studiuję jakieś aktorstwo, bo ktoś może to źle zinterpretować. Ale what's more, wolałabym dubbingować filmy animowane czy filmy z aktorami. Będąc na jakiś 3 albo 4, już nawet nie liczę, warsztatach dubbingowych, dubbingowałam i animacje, i filmy z aktorami. Ale powiem wam, że no wiadomo, łatwiej, zacznijmy od tego, się dubbinguje animacje, to primo, a uno... Bo sekundo, matko, nie umiem liczyć. To wiadomo, ja wolę animacje od filmów, ja się na animacjach wychowałam i ja, że tak powiem... To już w późniejszej części Q&A już się trochę rozwijam w tym przedziale, w tej dziedzinie, o! I jakoś animacje od zawsze były ze mną bliżej, więc jak już bym miała wybrać, to oczywiście wybrałabym filmy animowane. Ale dajcie mi cokolwiek dubbingować, naprawdę filmy z aktorami, mogłabym do końca życia dubbingować filmy z aktorami, bylebym dubbingowała. Ale mam nadzieję, że już niedługo lub za jakiś czas pochwalę wam się już konkretniejszym projekcie, ale cierpliwość, moi drodzy, cierpliwość, jak będę wiedziała więcej, to wam powiem. W chwili obecnej możecie mnie usłyszeć, będziecie mieli tutaj gdzieś adnotację do playlisty albo do jakiegoś filmu, gdzie mam przyjemność użyczać mojego głosu, oczywiście non-profit i to wszystkie są produkcje fanowskie, ale nie czyni to je mniej ważnymi. Generalnie to nie wiem, co się dzieje dzisiaj na mojej głowie, musicie mi to wybaczyć. I jakby co, na ustach się nie upaprałam jedzeniem, bo kiedyś już na jednym Q&A ja to widziałam i miałam takie XD. Wyskoczyło mi takie małe co nieco na buzi i powoli znika, ale wiecie. EU17. Scooby-Doo piramidalna zagadka czy Reksio i Kapitan Nemo? Która gra twoim zdaniem jest lepsza? Pozdrawiam. Ciężko mi stwierdzić, czy lepsza, ale na pewno ją bardziej lubię i będzie to oczywiście Reksio i Kapitan Nemo. No moi drodzy... Oj, przepraszam. Kret Kretes, moi drodzy, no Kret Komandor Kretes, no... To jest odpowiedź na wszystko. Po prostu Kret Kretes to jest takie moje spirit animal, serio. Ja chcę spin-off o przygodach Kreta Kretesa, serio. Było też bardzo dużo pytań na temat oczywiście tego, co będzie na moim kanale i były to mniej więcej propozycje. Scooby-Doo i Draka z powodu robaka, ponowne nagranie Ratatouille'a, The Walking Dead, jakiś Monster High, Minecraft, matko, nagrywam 8 lat i ciągle mnie proszą o Minecrafta. Portal 2, Simsy 4, Until Dawn. Moi drodzy, to jest bardzo miłe, że mi to proponujecie i ja zawsze mówię, proponujcie, bo mi to w ogóle nie przeszkadza i ja sobie to wszystko zapisuję na checkliście i to jest super. Tyle, że ja nie lubię obiecywać i mówić, co będzie, co nie będzie. Ja mogę powiedzieć, zastanowię się i to jest enough, co ja mogę na ten temat wszystko powiedzieć, bo nie lubię być gołosłowna. The Walking Dead ja posiadam od 3 lat, ale widzę, jak na przykład seria Life is Strange, którą bardzo zaniedbałam i się do tego przyznaję, no słabo się ogląda, to zawsze jest taka demotywacja, co więcej, ja nagrywam to zawsze z kamerką, przy tym jest tyle montażu, bo ja muszę mieć wszystko perfekto, a i tak nie wychodzi perfekto. Dziękuję za wszystkie propozycje, ale na przykład taki Minecraft, no ciężko jest mi odpowiedzieć, no na chwilę obecną mogę powiedzieć nie, ale nie wiadomo, czy mi się nie odwiedzi. Simsy 4, ja mam trójkę, czwórki mi się kupować nie chce. Portal 2, matko, jakie czasy, to były początki mojego YouTubeowania. No, akurat wolę to oglądać niż w to grać, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zapisuję do checklisty, zobaczymy co z tego będzie. Po prostu Daniel. Jaka specyfikacja komputera? Ja to mówiłam w tamtym roku, w zeszłorocznym Q&A, także zapraszam do tamtego odcinka. PlayStation czy Xbox? Jestem pecetowcem, ale jak już mam coś wybrać, to wybieram PlayStation, yeah, bo u moich kumpli zawsze graliśmy w sumie na PlayStation, albo częściej grywałam na PlayStation, o. Nagrasz Shrek 3? Zapisuję do checklisty, ale... na pewno bliżej niż za 2 lata, to chyba mogę obiecać. Władca pierścieni czy Hobbit? Mam nadzieję, że się nie machnę, ale bodajże obydwie książki napisał Tolkien. Okej. Teraz połowa osób oglądających to da unsubscribe. Nigdy, ale to nigdy nie przeczytałam niczego od Tolkiena. Adrian, planujesz serię vlogmasów? Po pierwsze, już jest za późno, a po drugie, ja się tak nie najlepiej czuję we vlogach, w sensie nie mam takiej kamery, która by się do tego nadawała, bo kiedy wy to oglądacie, ja mam kamerę tu, tutaj mam podgląd z telefonu i nie chcę i nie potrzebuję kupować na razie nowej, bo ta mi wystarcza. Do takiego okazyjnego vloga super, ale jakbym miała tak chodzić sobie z łapką, nie, to nie jest aparat do tego. Ja nie wykluczam vlogów, ale to dopiero jak mi się poukłada w przyszłości taka jedna rzecz i na pewno będę miała coś ciekawszego do pokazywania we vlogach, ale to jest daleka, daleka przyszłość i muszę się bardzo w tym wszystkim spiąć i być ciągle zmotywowana tak jak jestem. Severus Snape. Witaj najlepsza z youtuberek, pozdrowienia dla Ciebie i szczęśliwości Ci życzę, a teraz pora na pytania. Długo nie nagrywałaś. Co było powodem tego? Jeżeli nie chcesz mówić, nie opowiadaj, ale cały fanklub się martwi. Bardzo dziękuję za takie uszanowanie mojej prywatności. Trochę Wam powiem na ten temat, co się u mnie dzieje. Większość też powiem w późniejszym etapie Q&A, bo też dostałam takie pytanie w tę stronę. No, na chwilę obecną wychodzę na prostą, najłatwiej rzecz ujmując. Dlatego, że bardzo często mi się chorowało i musiałam strasznie uważać na mój głos, dlatego, że 2 tygodnie temu miałam premierę spektaklu. Jestem już po 3 spektaklach, kolejne mamy w styczniu, ale bardzo, bardzo się oszczędzałam, bo no już znowu po raz kolejny kilka dni przed spektaklem złapało mnie ból gardła, prawie traciłam głos, tutaj jakieś przeziębionko i w ogóle jesień, zima, wiecie, każdy teraz choruje. A po drugie to spędzałam bardzo dużo czasu w teatrze, no ja tam mieszkałam, że tak powiem. I większość mojej energii poświęcałam na próby i wracając nie miałam ochoty po prostu siedzieć przy komputerze i nagrywać. Ja nie robię YouTube'a z siły, ja nie robię YouTube'a dla pieniędzy. Czy z niego zarabiam? Tak. Ale nie robię go dla pieniędzy tylko, bo tu nie chodzi o to, żeby pieniążki w grudniu się zgadzały, tylko ja mam czerpać z tego totalną przyjemność i cieszę się w ogóle, że na moim Discordzie, reklama Discorda, zapraszam, mimo wszystko ciągle dbaliście o to, żeby było tam życie. Tak samo komentarze mi się ciągle pojawiały na YouTube, to jest słodkie, że wy się pytacie, co u mnie. Co więcej, jeszcze musiałam brać takie leki, które mnie trochę osłabiały i byłam bardzo senna i musiałam je trochę przyswoić. Na chwilę obecną ich nie biorę i wiecie, to jest taka mieszanka, że organizm się przyzwyczaił, teraz się odzwyczaił i czasem mam przez to bezsenność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie dużo w życiu prywatnym się działo, taka totalna mieszanka wszystkiego, co możliwe, aż gestykuluję przy tym rękami, kurczę i no tak to wszystko wyszło, a ja nie chcę nic robić na siłę i... yeah, that's all. Nagrywasz ogólnie gry, czy jest jakaś szansa na nagranie jakiejś gry survivalowej? Tradycją każdego Q&A jest zapytanie się mnie, czy nagram jakiś survival z kimś i w ogóle. No i to jest tak samo, ja nie potrafię na to odpowiedzieć, bo wiecie, ja powiem, no tak. No, potem mija miesiąc, 2, 3, 4, a ja nic z tym nie robię. No to chyba już wolę wylecieć z taką niespodzianką, nagle na spontanie napisać, ludzie, kto ze mną gra w Don't Starve'a i gramy w Don't Starve'a, niż ja powiem, tak, oczywiście moi kochani, tak was kocham i w ogóle, a potem i tak nic z tego. Nigdy czegoś takiego nie wykluczam, ale wiecie, czas. Pozdrawiam. Czy masz lub miałaś jakieś postanowienia noworoczne i czy dało radę je spełnić? Ja się tak szczerze mało co zastanawiam nad postanowieniami noworocznymi, bo dla mnie nie ma czegoś takiego, że nowy rok, nowa ja. Ja lubię zaczynać rzeczy od już. Jeżeli ja chcę się zmienić, to robię to od następnego dnia albo nawet od chwili obecnej. I nie miałam postanowienia noworocznego, ale miałam takie postanowienie jakieś kilka miesięcy temu, że chociażby będę regularna w treningach. No i tu jestem z tego zadowolona, bo trenuję sobie ładnie dzień w dzień. Czy to tańczę, czy to biegam, czy to jakieś inne ćwiczonka robię i widzę, ile mi to daje radości, jakie mam lepsze dzięki temu samopoczucie. Na przykład tę bezsenność wykorzystałam tak, że ja wstawałam o 5, nie wiedziałam co robić, no to kurde, leci sobie głośniczek albo słuchaweczki i sobie do tego tańczę, bo mi się to w ogóle przydawało do spektaklu. Także to jest taki mój zamierzony efekt i jestem z niego bardzo dumna, że jestem regularna w moich ćwiczeniach. Jakiego rodzaju muzyki słuchasz na co dzień? To jest to pytanie, za które znienawidzi mnie pół świata albo cały świat, ale ja słucham totalnie wszystkiego. Ja bardzo nie lubię się ograniczać, jeżeli chodzi o muzykę. Moja playlista to jest... jak ja sobie czasem ćwiczę i widzę co mi leci, ja mam takie, ja nie mogę, wszystko jest z innej parafii. A na odpowiedź, jaką wokalistę lub wokalistkę lubię najbardziej, jakiego wokalistę, jaką wokalistkę lubię najbardziej, to jest wszystko takie sezonowe, ale taka stała osoba, która zawsze mi przychodzi na myśl, to jest to Phil Collins. Nie potrafiłam tego powiedzieć. Phil Collins, Bryan Adams, Adam Levine, ale nie z wokalistów, to ja powiem tak, nie wokalista, kompozytor Fryderyk Chopin. Ja i muzyka klasyczna to takie dobre ziomki, wiecie, nie? I no... Chopin jest wśród moich ulubionych wokalistów. A jeżeli ktoś ma niedosyt z mojej odpowiedzi, to z takich polskich ja bardzo lubię Corteza. To muszę przyznać. Cortez jest spoko. Grzegorz Turnał. Dawid Podsiadło, jaka jestem oryginalna, matko. Ale wolę akustyczne wersje. Wolisz gry nastawione na single player, czy raczej górują gry przeznaczone dla multiplayerowców? Za czasów gimnazjum wolałam multiplayery, bo mieliśmy taką ekipę z chłopakami, w sumie teraz patrzę na ich zdjęcie, mam je na ścianie, że wiecie, widzieliśmy się dzień w dzień w szkole i wieczorami zawsze się spotykaliśmy na skype'ach, matko te czasy skype'a, i pamiętam graliśmy w CS-a, graliśmy w Lola i jeszcze swego czasu też w Minecrafta i wtedy ja pamiętam, matko, pierwszy miesiąc liceum i końcówka gimnazjum, to był czas, kiedy ja grałam w CS-a jak jakaś nienormalna, a ja teraz w sumie nic bym nie potrafiła w CS-ie, jakbym teraz grała. Także nieźle. A druga gimnazjum to był LOL. Jak przychodziły ferie zimowe, matko i córko, co tam się działo? Jakie jest twoje zdanie na temat, że bycie streamerem, streamerką na YouTube stało się codziennością, że aż można uznać to za pełnoprawny zawód, taki jak nauczyciel czy lekarz? Pragnę podkreślić, że to, co tutaj mówię, to jest tylko moje prywatne zdanie i nikt nie musi w ogóle się nim przejmować i się z nim zgadzać. Zacznijmy od tego, że można powiedzieć, że ja zarabiam na YouTube. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale powiedzmy zarabiam, ale nie potrafię tego nazwać moją pracą. Jeżeli chodzi o bycie streamerem czy streamerką, powiem tak, nie znam się, to po pierwsze. Po drugie, zazdro ludziom, którzy na tyle fajnie się wybili, na tyle zainteresowali odbiorców, że są w stanie się z tego utrzymać i mają z tego frajdę i na pewno poświęcają temu olbrzymią dawkę swojego czasu, jak i całe swoje życie. Można tak to określić. Ale jak dostaję pytanie, czy można uznać to za pełnoprawny zawód? No, na dzisiejsze czasy wiele razy się słyszy, że tak. I osoby, które o tym mówią, faktycznie brzmią tak, jakby no, to była jak taka normalna praca, ale ja jako ja, jest mi ciężko to tak nazwać, nie wiem, no... Ja tak nie potrafię. Przepraszam, że jeżeli komuś teraz ujmuję, to możesz powiedzieć: Poziomka, nie znasz się, zamknij się, głupia jesteś. Okej, spoko. Może tak być. Ale ja nie potrafię. Po prostu jakbym ja była streamerką, i że tak powiem, z tego zarabiała, i tak ciężko byłoby mi nazwać to normalną pracą. Naprawdę. Nie wiem, ja po prostu jestem już przyzwyczajona do tego, że poza jakimiś tam drobniakami z YouTube'a, to ja pracuję sobie u mnie na pół etatu w chwili obecnej, tam kiedyś miałam pełny, tam kiedyś 3/4 i w ogóle, ale nie potrafię. Ja nie potrafię tak tego nazwać, nie przeszkadza mi to, jak ktoś nazywa to normalnym zawodem jak lekarz. Naprawdę mi to nie przeszkadza i to totalnie akceptuję, ale ja nie potrafię tak tego nazwać. Przepraszam. Koniak. Czy też czujesz taką nostalgię, oglądając starsze filmy na swoim kanale, na przykład o Harrym Potterze? Tak, ale jeszcze na początku tego roku ta nostalgia była taka negatywna, że miałam takie mogłabym być znowu w gimnazjum, ale było wtedy super, bo wracałam sobie ze szkółki, nie uczyłam się na sprawdzian, nagrywałam sobie i było super, potem na szybko kartkowałam strony i miałam i tak to wszystko w nosie, bo chciałam sobie zmontować odcinek i w ogóle nie wiem, czemu tak się gibam, ale w chwili obecnej cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, i jestem z siebie dumna, bo już w wieku tych 13-14 lat miałam coś takiego, że oj, mela, naciesz się tym nagrywaniem po nocach i tym taką beztroską, bo to nie będzie trwało wiecznie. I ja już wtedy potrafiłam sobie to wytłumaczyć, że to jest ten czas, kiedy ja muszę sobie wykorzystać to moje lenistwo i chęć nagrywania. Także czuję taką pozytywną nostalgię w chwili obecnej. Co sądzisz o Arkane? Matko, Arkane, ja nie obejrzałam tego w dniu premiery, ja to obejrzałam w ogóle chyba miesiąc po emisji i moi drodzy, ja nie zapomnę, jak ja to włączyłam, obejrzałam ciągiem, ale zasnęło mi się na 2 ostatnich odcinkach i obejrzałam następnego dnia. Arkane mi się podobał bardzo. Generalnie, fabularnie, wizualnie, scenariuszowo to jest kawał bardzo dobrej roboty i czekam na kolejne sezony i przy okazji Eko, Wiktor, tak. A jak ja zobaczyłam Wiktora, a jak ja zobaczyłam Eko, jak oni są dobrze zrobieni! Jesteś moim dzieciństwem i to jest niesamowite, że po tylu latach nadal Ciebie oglądam i zawsze mam wrażenie, jakbyś była takim starym, dobrym przyjacielem. Bardzo mi miło za takie słowa, naprawdę. Jack. Czy zrobisz zbiórkę na potężny komputer? Nie, zarobię sobie na to sama, jeżeli będzie mi to potrzebne. I czemu nie widujecie na Voxie? Czas, po prostu czas. Nie ma mnie prawie przy komputerze, jak już coś, to tylko Messenger, Instagram na telefonie w chwili wolnej, a tak to bardzo mało mobilna jestem, jeżeli chodzi o jakieś kontakty z ludźmi albo pracę. Ciężko. Mam nadzieję, że na nowy rok uda mi się to zmienić i może to będzie moje postanowienie noworoczne. Siatko, po pierwsze życzy nam wszystkim wesołych świąt, a jego pierwsze pytanie, czy jak wyjdzie Kangurek KO4, to masz w planach go nagrać? Nie wiem, czy mój komputer to udźwignie, ale generalnie w KO to bym sobie pograła, także może coś wykombinuję. Lubisz sałatę? To jest genialne pytanie. Ja nigdy nie dostałam takiego pytania, ale to jest pytanie, które zadałabym prawdopodobnie ja komuś. I tak, lubię sałatę. Jaki jest Twój aktualnie ulubiony kanał na YouTube, o ile oglądasz kogoś? Jeżeli chodzi o YouTube, to ja bardzo lubię, jak coś robię, odpalać sobie coś w tle. I zazwyczaj jest to oczywiście commentary. Ja chyba na chwilę obecną oglądam tylko commentary. No i wiadomo, to są te podstawowe kanały, które ogląda każdy, ale z takich ciekawszych. No ja bardzo lubię sobie odpalać w tle Masochistę Mietczyńskiego, to na pewno, na przykład Fightera. Generalnie, jak ja studiuję sobie organizację produkcji telewizyjnej i filmowej, to mam z pewnymi personami wykłady. No i miałam z panią producent filmu Fighter i zanim ja rozmawiałam z nią o tym filmie, bo tak prowadziła zajęcia, że mówiła o tym filmie, to obejrzałam sobie Masochistę Mietczyńskiego, potem miałam z nią zajęcia, potem obejrzałam jeszcze ten sam film 4 razy u Mietka, i dopiero 2 dni temu obejrzałam ten film i czuję się innym człowiekiem. Nie popełniajcie tego błędu co ja, albo obejrzcie to z pewnymi środkami znieczulającymi, ale tylko ci pełnoletni, a reszta niech kupi sobie piccolo. Albo z kim możecie cisnąć z tego bekę. I nic więcej nie mówię. Ostatnio jeszcze usypiam sobie do filmów Basi Sas. I bardzo lubię kanał Jemy, kiedy coś jem. Po prostu ten kanał spadł mi z nieba. Dziękuję! Masz jakiś ulubiony sport? Ciężko mi tak wybrać ulubiony sport, bo generalnie każda dyscyplina ma w sobie coś fajnego. Ja swego czasu bardzo dużo grałam w piłkę nożną z moimi kumplami, ale w momencie, kiedy dostałam trochę takiej kontuzji lędźwi, to od tego momentu ja nie grałam, czy tęsknię trochę, ale jakoś mnie tak nie ciągnie, żeby wrócić aż tak na boisko. W tym roku troszkę grałam w nogę, miałam taki lekki powrót. Co więcej, w kosza zaczęłam grać sobie też w te wakacje, bo mnie właśnie moi dobrzy koledzy zawołali. Ale wydaje mi się również, że z czasów gimnazjum byłam bardzo dobra na bramce w piłce ręcznej i uważam też się za dobrą w badmintonie. I czy ja mam jakiś ulubiony sport? No tak średnio bym powiedziała. Każdy lubię na swój sposób i każdy jest fajny, zależy jaki mam mood. To tak jak z muzyką. Muzyką! Ramasaki. Jaka potrawa świąteczna ci smakuje na święta? Obstawiam, że najbardziej. No pierogi, oczywiście, że pierogi. Ja prosta baba jestem, no pierogi. Urlich. Jak się trzymasz? Jak idą studia? Połączę sobie te dwa pytania, dlatego że one trochę odpowiadają na to, co działo się wcześniej. Jak się trzymam? Jest okej. Są gorsze dni, są lepsze dni. Miałam ostatnio przez miesiąc taki ciąg niefortunnych zdarzeń. Było nieciekawie, ale mimo wszystko mówiłam: Mela, it is what it is. Musisz dać radę i tyle. No kurczaki. Nie ma co się załamywać, jeżeli chcę być sobie sama, chcę być sobie smutna, to jestem sobie smutna i jestem sobie sama i muszę sobie pozwolić, żeby te emocje wypłynęły, żeby teraz było git. I muszę przyznać, że jest stabilnie. Dziękuję bardzo w ogóle za takie pytanie. Mam nadzieję, że wy też się trzymacie i będziecie się trzymać, bo w tych czasach łatwo jest zwariować. Oj, łatwo. Także bardzo dziękuję, a moje studia bardzo dobrze i to jest to, co chcę wam powiedzieć na chwilę obecną, bo... Ej, boję się, że zapeszę i nic z tego nie będzie, ale też dlatego mnie tak bardzo długo nie było, bo tworzę komiks, z którego chcę zrobić kreskówkę. Jestem strasznie podjarana tym tematem. Mój czas wolny poświęcam na komponowanie muzyki, pisanie dialogów, pisanie scenariuszy, wymyślanie postaci. Tutaj moja przyjaciółka przyjechała do mnie ze studiów i nagrywała demówkę. Tutaj mój kolega również i też nagrywał. I no jestem tak podjarana i w ogóle szkoła, powiedzmy, chce mi w tym projekcie pomóc. Na chwilę obecną napisałam do moich znajomych, do Basi, którą serdecznie pozdrawiam, którą poznałam 4 lata temu w Międzyzdrojach, która robi plastyka, teraz broni dyplom, powiedziała: Mela, zrób mi teczkę do maja i my to robimy konkretnie. A ja: laska, robimy to. Więc no cieszę się bardzo, stąd też właśnie ta taka miłość do animacji, bo zawsze chciałam robić kreskówkę! I te moje pomysły, które miałam w wieku 14-13 lat, są też trochę wykorzystywane. No i jestem właśnie tak trochę z siebie dumna, że kurczę, ma to ręce i nogi, wysyłam to ludziom, a oni: ej, obejrzałbym, dobre to. Także celuję w komiks, potem chcę to jakoś sprzedać i może będzie kreskówka, kto wie. Generalnie tak najłatwiej rzecz powiem, kreskówka będzie o superbohaterach i będzie bazowała na mojej 7 ze studiów, 7, czyli mojej ekipie. Kurde, robimy to, kochani. Wszystkie prezenty kupione? I chyba już tak. Wydaje mi się, że tak, trzeba tylko spakować. Ja generalnie też jestem fanką nie kupowania, a robienia prezentów ze rzeczy, które mam, chociażby, bo widzę: ej, to mi się nie przyda, ale ta osoba zawsze o tym marzyła, także hej, może to trochę poprawię i jej dam. No, ale wydaje mi się, że tak. Kto lub co motywuje cię do działań? Śpiew, YouTube itd. Ja mam swoich idoli i wiele ludzi, którzy mnie, powiedzmy, inspirują. Kiedyś było ich w ogóle więcej, na przykład wiem, że jak zaczęłam dopiero słuchać musicali, występów z Broadwayu i w ogóle, to ci wszyscy ludzie na ich próbach totalnie mnie inspirowali, że wow, ile oni mają w sobie energii, ile pasji. Taką osobą była na pewno Barrett Wilbertwith i Winona Ryder chociażby, bo obejrzałam z nią bardzo dużo filmów w wieku 17 lat i miałam takie, o, ja będę taki jak one, ja będę taki jak one. I strasznie mnie motywowały. Tak samo Carrie Hope Fletcher. I teraz jest mi tak ciężko wymienić, kto mnie do tego wszystkiego motywuje, ale to chyba właśnie dlatego, że to jest najpiękniejsze, co ja mogę powiedzieć. Do tego wszystkiego motywuję się ja. Po prostu ja. Zawsze nie wiem, skąd ta energia. Zawsze nie wiem, dlaczego mi się tak chce. I nieważne, jak jest źle, jak jestem zdołowana, to jakoś zawsze wierzę, że ja dam radę i nie potrafię się poddać. I to jest super, że właśnie te motywacje, to inspirowanie się wychodzi od samej mojej osoby, co jest też mocno dziwne, ale to jest super. Ale mogę powiedzieć też tak, że motywacja leci od samej mnie, ale inspiracja jest czerpana w moim przypadku od ludzi dookoła. Ludzie mnie bardzo interesują, lubię ich poznawać, lubię ich słuchać, kocham ludzki głos, kocham dźwięk. Po prostu ja jestem czasem w stanie nacisnąć jakiś przycisk na pianinie i się popłakać, bo ten dźwięk jest taki piękny dla mnie. Także doceniam tę moją wrażliwość i taką moją empatię i staram się ją wykorzystać w pozytywny sposób i naprawdę czerpać z niej inspirację do tworzenia, do rozwijania się i stawania się lepszą wersją siebie. Ale tutaj muszę przyznać, jeżeli chodzi o śpiew, to nikt mi nie dał takiego kopa, ale to nikt jak wy. Bo gdyby nie wy, nie poszłabym na zajęcia wokalne i nie szłabym do przodu w wokalu. A dzięki wam idę. Także to pamiętam, że dostałam bardzo dużo komentarzy, że według was ładnie śpiewam, mam ładny głos, że naprawdę chciałoby się mnie słuchać, a zaśpiewaj jeszcze raz na początku tego Scooby-Doo tę czołówkę, bardzo cię proszę. Dziękuję, bo w tym wypadku, gdyby nie wy, no to stałabym w miejscu. Dasz się namówić na wspólne oglądanie filmów albo seriali? Tak, jeszcze wiem, że w maju i w sierpniu coś tam oglądaliśmy razem na Discordzie. Wyszedł drugi odcinek Śnieżnej Krwi u Kajtka, również zapraszam. Także będziemy musieli obejrzeć, w końcu gram tam Gardię. Ej, nawet jestem podobna dzisiaj do Gardii ubrana, bialutko i w ogóle. Także będzie trzeba razem obejrzeć, ekipowo. No i musimy sobie też zrobić listę filmów do obejrzenia, jak obejrzeliśmy ostatnio Titanica, to fajnie było, także dam się namówić, ale ja nie mogę powiedzieć, że to będzie już, ja jestem też z tyloma ludźmi umówiona wstecz, bo tyle razy nie miałam czasu i musiałam coś odwoływać, no bo co jak co, ja jeszcze pracuję, żeby nie było, że ja tylko sobie pasję rozwijam, ja jeszcze pracuję, więc też jestem zmęczona czasem po pracy, także no, ale myślę, że dam się namówić. To były wszystkie pytania, dlatego bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za miłe słowa, życzenia, jakie tutaj pisaliście, składaliście, nie tylko do mnie, ale też do wszystkich, którzy to oglądają. Również ja chciałabym wam życzyć miłych, a przede wszystkim spokojnych, bo spokój jest najważniejszy w życiu i zdrówko to też, ale ja stawiam na spokój na chwilę obecną, także miłych, zdrowych, spokojnych, smacznych, z rodziną, przyjaciółmi, samemu, bylebyście byli nie tyle co szczęśliwi, ale jak powiedziałam wcześniej, spokojni. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i słyszymy się już niedługo. Także do usłyszenia, no i cześć!